Święta, święta i po świętach wypoczęci, syci, niestety trochę ciężsi. Jutro musimy wrócić i tutaj znów niestety do swych obowiązków. Przebojem drugiego dnia świąt było oczywiście błogie lenistwo, a obowiązkiem i przyjemnością kolędowanie. Maria Stepan. Drugi dzień świąt to przede wszystkim kolędowanie. W Krakowie na rynku odśpiewano prawie 80 kolęd. Ale to chlubny wyjątek. Z reguły śpiewamy to, co znamy, czyli niewiele. Przyjmuje tej ciszy, cicha noc, przybliżeni do Betlejem. A raczej tych takich nowoczesnych kolęd nie używa się. W Głuchołazach się nie poddają. O doborze kolędniczego repertuaru podczas nabożeństw od 25 lat decyduje Maciej Grubiak. Nie jest to trudnością wprowadzenie nowych pastorałek i kolęd. Ci, którzy przychodzą, podłapują bardzo szybko. A to już uratowane od zapomnienia kolędy podkarpackie. Przy wigilijnym stole śpiewamy te kolędy bardzo dawne, które śpiewali nasi pradziadowie. W Zielonej Górze jak co roku mieszkańcy kolędowali na rynku. To nie, że frajda, raz w roku się śpiewa kolędy. Kolędniczy nastrój udzielił się nawet naszym kolegom z redakcji TVP Białystok. Cuda, cuda ogłaszają. Maria Stepan, Wiadomości. Święta się kończą, ale kolędować jeszcze możemy. Teraz to wszystko. Jutro o 19.30 tutaj w tym studiu będzie dla Państwa czekał Piotr Kraśko. Zapraszam w jego imieniu. Do zobaczenia.